Cześć, nazywam się Janusz Omeliński, lekcja religii.pl. Dzisiaj ze mną jest redaktor naczelny ekumenizm.pl, dr Dariusz Bruncz. Dzień dobry, serdecznie witam. Co to jest ekumenizm? Na początek zadam ci takie pytanie. Ale co to jest ekumenizm.pl, czy co to jest ekumenizm? Nie, co to jest ekumenizm, a może raczej po co jest ekumenizm? To jest trudne pytanie, ponieważ... trudne dlatego, że z pozoru łatwe, bo oczywiście można byłoby odczytać definicję słownikową w różnego rodzaju podręcznikach, zarówno nazwijmy to świeckich, ale również teologicznych. I oczywiście możemy porozumieć się co do definicji ekumenizmu, która będzie akceptowalna dla wszystkich, czyli możemy nazwać, zdefiniować ekumenizm jako ruch wewnątrzchrześcijański dążący do przezwyciężenia podziałów, tak? Albo można nazwać ekumenizm dialogiem teologicznym zmierzającym do tego, aby odkryć to, co wspólne. Chociaż już ta druga definicja już może być kontrowersyjna dla niektórych, ponieważ ekumenizmów jest tyle, ile jest eklezjologii, tak? Czyli eklezjologia w liczbie mnogiej, czyli nauk o rozumieniu Kościoła. Nie ma jednego ekumenizmu, podobnie jak nie ma jednej eklezjologii. Dlatego tak niezwykle istotne, a dla obserwatorów zewnętrznych, ale czasami też również wewnętrznych, to, co dzieje się w ruchu ekumenicznym, może wydawać się strasznie nudne, czy wręcz nawet scholastyczne, dlatego że używamy pewnych pojęć, które musimy najpierw zdefiniować, bo coś zupełnie innego pod pojęciem ekumenizmu będzie rozumiał katolicki tradycjonalista, jeszcze coś innego prawosławny tradycjonalista i jeszcze coś innego, chociaż może nie do końca aż tak radykalnie innego, fundamentalista protestancki, a jeszcze coś innego, większość kościołów, które są od samego początku uczestnikami ruchu ekumenicznego. Także zasadniczo zależy, z kim rozmawiasz i taką definicję możesz otrzymać. Ta najpopularniejsza jest chyba tą, którą wspomniałem na samym początku, że ekumenizm to dążenia do przywrócenia jedności chrześcijan, ale już nawet ta definicja zawiera w sobie pewien aspekt kontrowersyjny, bo co to znaczy przywrócenie jedności chrześcijan? To też zakłada w pewnym sensie, że mamy, że ta jedność chrześcijan była i została utracona. To jest sformułowanie kontrowersyjne pod względem teologicznym. Niedawno omawiałem to nawet ze swoimi studentami na wstępie do ekumenizmu, prowadzę też zajęcie ze wstępu do ekumenizmu w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej i właśnie rozmawialiśmy o tych aspektach jedności. Natomiast jak powiedziałem, można pokusić się o taką definicję, która będzie akceptowalna, czyli jako suma dążeń do pojednania między chrześcijanami różnych wyznań. Natomiast już te takie nieco bardziej skonkretyzowane pojęcia typu przywrócenie jedności wiążą się z kontrowersją teologiczną, bo inaczej jedność i inaczej Kościół rozumieją rzymscy katolicy, prawosławni, no i cała ta, można powiedzieć, rozpiętość różnych wyznań protestanckich, więc czym jest ekumenizm? Cóż, ja mogę powiedzieć, mówić o swoim rozumieniu ekumenizmu pośród tych wszystkich różnych wizji ekumenicznych, jakie są, także w łonie tradycji, z którą ja się czuję związany. Do mnie przemawia najbardziej takie rozumienie ekumenizmu, które można określić jako proces wzajemnego zrozumienia i poznawania się. No, nie będę ukrywał, jestem wyznania ewangelicko-augsburskiego, więc oczywiście z jednej strony, a ta tradycja ewangelicko-augsburska, czyli luterańska, godzi pewne, można by powiedzieć, pozorne sprzeczności z sobą. Ja uważam, że oczywiście do jedności chrześcijan możemy dążyć, ale z drugiej strony ta jedność już jest. I jest już ona pod względem widzialnym możliwa i praktykowana, natomiast oczywiście nie jest ona doskonała. Pytanie, czy może być doskonała i czy powinna być doskonała i czy kiedykolwiek była doskonała. Bo w kontekście chociażby tygodnia modlitwy o jedność chrześcijan bardzo często spotykamy się z takim rozumieniem, że oto podzielone chrześcijaństwo jest zgorszeniem dla świata.
Może tak rzeczywiście być i szczególnie dla osób religijnie indiferentnych może być to argument przeciwko chrześcijaństwu na zasadzie, no skoro nie możecie się porozumieć między sobą, skoro między wami są konflikty, kiedyś nawet wojny religijne, prześladowania, no to jakie dajecie świadectwo chrześcijaństwu i jakie dajecie świadectwo sobie, tak? Natomiast tak, natomiast też możemy patrzeć na tą różnorodność chrześcijańską, czy te podziały w chrześcijaństwie właśnie nie jako coś, co jest pejoratywne, nie jako coś, co świadczy o defekcie chrześcijaństwa, ale właśnie jako pewną mozaikę różnych form duchowości, koncepcji teologicznych, podejścia do spraw wiary, religii, pobożności, duchowości na różne sposoby. I to jest oczywiście, zależy teraz od konkretnej hermeneutyki, od konkretnej, można powiedzieć, też paradygmatu wyznaniowego, czy będziemy teraz absolutyzować swoje podejście. To w niektórych tradycjach w takim czy inny sposób jest artykułowane, mniej lub bardziej, szczególnie w tych wyznaniach, które można powiedzieć roszczą sobie prawo pewnej samowystarczalności czy nieomylności. Tutaj zdecydowanie mocniejszy akcent stawia prawosławie, nieco mniejsze stawia rzymski katolicyzm, bym powiedział, chociaż to w katolicyzmie jest urząd papieski wyposażony w uroczystą i zwykłą nieomylność. Ale no właśnie, to zależy od tej proweniencji. Jak my postrzegamy naszą duchowość i czy absolutyzujemy ją w taki sposób, że odmawiamy prawa innym do istnienia, tak? Może nieco to bardzo skomplikowałem, ale bo zadałeś w sumie proste pytanie, czym jest ekumenizm, ale ja uważam, że nie ma na to prostej odpowiedzi. Więc możemy się zadowolić takimi skrawkami, tezami, które są akceptowalne dla wszystkich. Bo jak już powiedziałem, są różne koncepcje ekumenizmu i modelu jedności chrześcijan. Dla kogoś, ktoś może ci odpowiedzieć na to pytanie, ekumenizm to jest powrót wszystkich schizmatyków i heretyków pod władzę jednego i prawdziwego świętego kościoła. Czy to będzie kościół prawosławny, czy to będzie kościół rzymskokatolicki, tak? A jeszcze inni powiedzą, że dla mnie ekumenizm jest wtedy, kiedy razem się spotykamy i zmawiamy razem modlitwę Ojcze Nasz. Albo ktoś powie, dla mnie ekumenizm jest wtedy, kiedy na przykład udajemy się w kryzysowe regiony świata i razem realizujemy posłannictwo Chrystusa, cokolwiek uczyniliście, jednemu z tych braci najmniejszych mieście uczynili. Także jest naprawdę bardzo wiele różnych modeli jedności, co nie zmienia postaci rzeczy, że chrześcijanie spierają się, kłócą się na temat ekumenizmu. Zresztą ten element jest wpisany już w DNA chrześcijańskie, bo jak spojrzymy na kartę Pisma Świętego, szczególnie na list, o ile dobrze pamiętam, to był list świętego Pawła do Koryntian, zresztą bardzo podzielonego zboru, czyli kościoła, gdzie zasadniczo zaczyna całą argumentację od krzyża, a kończy na zmartwychwstaniu, porusza wiele różnych kontrowersji teologicznych, to tylko pokazuje, że Kościół chrześcijan pierwszych wieków nie był, był daleki od tego ideału, który się tam często rysuje, oj, wrócimy wszyscy do źródeł, taka cukierkowata wizja, a widzimy, czytając Pismo Święte, szczególnie właśnie listy Pawłowe, że to jest, wielokrotnie to jest duży katalog zarzutów i wyrzutów pod adresem tych, którzy sieją zamęt. I jak już powiedziałem, zaczyna się list do Koryntian, pierwszy, jeden z najobszerniejszych dzieł Pawłowych, zaraz po liście do Rzymian, od przypomnieniu, czym jest krzyż Chrystusa, a kończy się na przypomnieniu tego, co jest centralne i co niedawno wspólnie jako chrześcijanie zachodni celebrowaliśmy, czyli Wielkanoc. No bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to daremna jest wiara wasza, daremne jest kazanie wasza, czyli innymi słowy, możemy pozamykać nasze kościoły albo oddać na muzea, albo supermarkety. Także już u Pawła widać, tam jest też taki spór, że jedni mówią, że ja jestem Pawłowy, inni mówią, że jestem Apollosowy
I Paweł napomina, tak, że nieważne, jacy jesteśmy, tak, to jest trzeci rozdział pierwszego listu do Koryntian, wszyscy przynależymy do Chrystusa. Ja bym też bardzo zachęcał wszystkich tych, którzy i chrześcijan, i niechrześcijan, tak, szczególnie niechrześcijan, te osoby, które są niewierzące, żeby spojrzały na te teksty także z perspektywy takiej historycznej, ideowej. Ja też na przykład bardzo często podkreślam to, że jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości co do tego, że problemy w Kościele zawsze były, towarzyszą mu właściwie od zarania, od samej misji Chrystusa, no to wystarczy zajrzeć do najstarszych części Nowego Testamentu. To są listy Pawłowe, tak? Później dopiero Ewangelie są dopiero późniejszymi świadectwami, tak? Nie są to dokumenty historyczne, to są świadectwa wiary. I widać już od samego początku te tarcia, spory, niejednomyślność, inaczej relacjonowane historie. To bardzo nieraz często na różnych portalach, nie wiem akurat czy na lekcjareligii.pl, pokazywane są te sprzeczności w relacjonowaniu samego zmartwychwstania, że z jednej strony tutaj przychodzą uczniowie, a w innej relacji jest tutaj Maria Magdalena i ona zanosi tą wiadomość do apostołów, jak to czytamy u ewangelisty Jana, tak? I zestawia się te różne relacje, mówi, no popatrzcie, no sami chrześcijanie nie wiedzą, jak to tak naprawdę było. I można oczywiście z tego uczynić jedną wielką antychrześcijańską satyrę. Jest to oczywiście możliwe, natomiast no to też oczywiście wymaga wyjaśnienia, dopowiedzenia, ale jak mówię, to jest świadectwo tego, że chrześcijaństwo od zawsze było różnorodne, nie było jednorodne, nie było mundurkowe. Dobrze, to wróćmy teraz do naszych czasów, 2024 roku i do Polski. Jaki jest stan ekumenizmu teraz? Jak wygląda ekumenizm w naszym kraju w tych czasach? Właśnie, jeżeli chodzi o Polskę, to trzeba przede wszystkim powiedzieć, że sytuacja ekumenizmu w Polsce jest specyficzna, dlatego, no się w każdym kraju jest specyficzna, tylko w Polsce musimy uwzględnić ten kontekst liczbowy, że mamy wciąż jednak gigantyczną przewagę Kościoła rzymskokatolickiego. Ten ekumenizm pewnie inaczej by wyglądał, gdyby był na przykład chociażby taki stosunek procentowy, jak jest na Węgrzech, albo jak jest w Niemczech, albo w krajach, gdzie jest, przypuśćmy, nie ma stosunku 90-2%, tylko na przykład 60-40, tak, jeżeli chodzi o tą społeczność chrześcijan. W Polsce mamy giganta i mamy pomniejsze kościoły. I tych dyskusji na temat stanu polskiego ekumenizmu w ciągu ostatnich lat i dekad prowadzono bardzo dużo. Ja uważam, że mamy w ostatnim czasie do czynienia ze znużeniem ekumenicznym, zmęczeniem tematem ekumenizmu i takiego zasklepienia się kościołów w swoich własnych murach. To wynika po pierwsze z wyzwań, jakie stoją przed kościołami. Jednym z tych wyzwań są oczywiście problemy zewnętrzne, czyli sekularyzacja. Przy czym ja nie uważam sekularyzacji za jakiś, nie wiem, straszny wielki problem. Czasami w ustach niektórych duchownych to jako atak, zagrożenie, pożoga, która miałaby zniszczyć chrześcijaństwo. Ja tak wcale nie uważam. A z drugiej strony są to problemy wewnętrzne, z którymi się kościoły zmagają. I nie chodzi tutaj tylko o skandale seksualne, nie chodzi tutaj tylko o, chociaż one oczywiście odgrywają ogromną rolę, ale też umiejętność lub jej brak albo trudności w przetłumaczeniu tego przesłania, które te kościoły mają, na język współczesny, albo uzasadnienie swojej obecności w mocno spluralizowanym społeczeństwie, poszukiwanie swojej tożsamości. I te wszystkie procesy składają się na to, że to zainteresowanie ekumenizmem jest coraz mniejsze. To widać chociażby po zaangażowaniu w tygodniu modlitwy chrześcijan, czy podejmowanie tematyki ekumenicznej. To widać też chociażby można powiedzieć, coraz wyraźniejszym prądzie antyekumenicznym w kościołach, które niegdyś były tymi, można powiedzieć, liderami ruchu ekumenicznego, czy budowały ten ekumenizm w Polsce.
czyli z jednej strony sekularyzacja, problemy wewnętrzne, zewnętrzne, do tych wewnętrznych właśnie zaliczyłbym też eskalację postaw skrajnych, wręcz postaw antyekumenicznych, nie tylko i do tego też oczywiście postaw ekumenicznie sceptycznych, bo mamy naprawdę szeroki wachlarz tych poglądów, bo z jednej strony, a po co nam to wszystko? Po co to? To przecież cyrk. Ja takie rzeczy słyszę bardzo często. A z drugiej strony słyszymy też, może nie z drugiej, tak, z drugiej strony tego negatywnego spektrum słyszymy, no to trzeba się jak najszybciej wycofać z tego ekumenizmu, bo to jest zagrożenie dla naszej tożsamości, bo to jest dzieło szatana, to jest rozmywanie naszych fundamentów, to jest wyprzedaż naszej wiary i nie wolno w ogóle stać koło heretyków i się z heretykami modlić. Niektóre wyznania rzeczywiście to uskuteczniają, prowadzą swoją misję, ale na przykład dziękują, tak? Nie angażują się w ruch ekumeniczny albo wręcz go oceniają jako zagrożenie, więc na tym poziomie oficjalnym ekumenizm w Polsce dobrze funkcjonuje, bo odbywają się te wszystkie rytualne spotkania zwierzchników różnych kościołów. Najczęściej to jest taka bardzo kurtuazyjne rozmowy, z których w zasadzie niczo nic nie wynika. Niektóre ugrzęzły bilateralne dialogi teologiczne w Polsce ugrzęzły w jakimś, można powiedzieć, muzeum, może nawet nie tyle muzeum, to byłoby ze szkodą dla instytucji muzeów, ale gdzieś tam zamarły, tak? Tego przykładem chociażby jest dialog rzymskokatolicko-mariawicki, który został zakończony bez żadnych owoców i który był skażony, można powiedzieć, pewnym takim od początku grzechem pierworodnym. Martwy był zasadniczo dialog teologiczny, mówię o teologicznym, luterańsko-rzymskokatolicki w Polsce, bo jeżeli chodzi o płaszczyznę luterańsko-rzymskokatolicką, to jednak odbywają się różnego rodzaju konferencje, gdzie dochodzi do takiej wymiany myśli, refleksji, są wspólne nabożeństwa i tak dalej. To wszystko się dzieje, to na pewno jest. Ale trzeba też powiedzieć, że ten dialog na przykład nie toczy się w ramach jednej tradycji, co prawda rozległej, wyznaniowej, gdzie też panuje pewna nieufność, mam na myśli kościoły protestanckie, nie wszystkie ze sobą rozmawiają w ogóle, tak? Są kościoły protestanckie w naszym kraju, które są powiązane wspólnotą ołtarza Jambone, czyli uznają swoje urzędy i sakramenty, no ale są też kościoły protestanckie, które jak niejako funkcjonują obok siebie. No i do tego oczywiście dochodzi drugi wielki brat, czyli Cerkiew Prawosławna, no, która też tutaj jest, w zależności gdzie ucho przestawić, no zasadniczo stosunek Polskiej Ortodoksyjnej Cerkwi Prawosławnej do ekumenizmu oficjalnie jest pozytywny, ale nieoficjalnie jest bardzo sceptyczny. Również właśnie dlatego, że Cerkiew Prawosławna zmaga się z wewnętrznymi problemami dotyczącymi nie tylko sytuacji ukraińskiej i tego, można powiedzieć, ogromnego potencjału konfliktowego, ale również dlatego, że w samej Cerkwi Prawosławnej są radykałowie, którzy bardzo dosłownie tłumaczą czy wyjaśniają kanony, mają stosunek do tych kanonów cerkiewnych i odmawiają na przykład nie tylko, już nie mówiąc o modlitwie z innymi, ale odmawiają chociażby wspólnego nawet stanięcia przed ołtarzem i udzielenia błogosławieństwa. Ja chciałem zwrócić uwagę na to, że my jesteśmy w XXI wieku i zasadniczo tu w Polsce to nie powinno stanowić problemu. Tam, gdzie prawosławni rzymscy są katolicy w mniejszości, w tych krajach takich problemów nie ma. W Polsce te problemy są z prawosławnymi, nie z katolikami. I one no, kładą się cieniem, można powiedzieć, na wiarygodność ruchu ekumenicznego. On jest w dużej mierze zrytualizowany, w dużej mierze polega na dosyć takich pozytywnych relacjach międzyludzkich, ale z jednej strony, a z drugiej strony rosnącą nieufnością zwykłych wiernych wobec ruchu ekumenicznego, czy braku zainteresowania, takiej obojętności, że tak już to co zasygnalizowałem, a po co to komu, a na co to komu, to jest dla nas niebezpieczne, to jest wrogie. I może ostatnie takie słowo, że może dwie rzeczy. To zupełnie inaczej wyglądało po II wojnie światowej. W czasach głębokiego stalinizmu w Polsce zasadniczo można powiedzieć, ekumenizm kwitł. I dochodziło naprawdę do
daleko idącej wymiany informacji, darów, współuczestnictwa w życiu jednej wspólnoty, w życiu drugiej wspólnoty. Różnego rodzaju publikatory, zestawianie różnych koncepcji teologicznych. Zasadniczo wrzało, wrzało. I to w warunkach naprawdę prześladowania chrześcijaństwa w Polsce, ciemnego stalinizmu i później lat 60. tam od Wilży i tak dalej. To wszystko naprawdę funkcjonowało i zasadniczo to, co kiedyś praktykowano w latach 50., 60., dzisiaj już się nie praktykuje, bo byłoby to nie do pomyślenia. I tak, to jest taka kwestia, która mi się od razu kojarzy, analizując ruch ekumeniczny dzisiaj, a kiedyś w Polsce, tutaj w Polsce. Na Zachodzie, i ostatnie zdanie, na Zachodzie wielkim sprzymierzeńcem ruchu ekumenicznego jest sekularyzacja. To sekularyzacja, zeświadczenie na różnych poziomach doprowadziło do tego, że chrześcijanie, podzieleni chrześcijanie, coraz mniej zwracają uwagę na różnice, albo nie wydają się im one tak dojmujące i przejmujące, że widząc, że stają się mniejszością, działają razem, mimo tych różnic, jakie są, a czasami z powodu tych różnic, jakie są, i ta współpraca wtedy się odbywa na zupełnie innych zasadach. W Polsce jednak jest cały czas takie myślenie korporacyjne, bardzo mocno sprofilowane, tożsamościowe. Ja nie mówię, że ono jest złe, to tożsamościowe myślenie, absolutnie nie. Tylko jest to zupełnie inny rodzaj ekumenizmu. Jest on na pewno zajęciem mniejszości w Polsce. Zostańmy może przez chwilę przy towarzyszu, przepraszam, metropolicie Sawie, bo wspominałeś troszeczkę o problemach ekumenizmu między prawosławnymi a innymi kościołami. No tutaj była konkretna na przykład sytuacja, prawda? Kościół luterański, kościół ewangelicko-augsburski zmienia się w ten sposób, zmienił się, że teraz wyświęca ksiądzki, wyświęca kobiety na prezbiterki, prawda? No i to było zarzewiem konfliktu właśnie tego na tej niwie ekumenicznej, kiedy tam na jednym z uroczystości po prostu odmówiono stania razem z taką ksiądzką. No tak, to był... Na ile właśnie takie zmiany, które odbywają się i będą się odbywać w różnych kościołach, bo pewnie niektóre muszą się dostosowywać. Wiemy, że na przykład luteranizm polski jest, powiedzmy, nie wiem, no, kilkadziesiąt lat za szwedzkim w pewnych kwestiach i będzie się po prostu dostosowywał do tego, tak? Kiedy ludzka mentalność wiernych do tego dojrzeje, to dojdziemy też do wyświęcania osób homoseksualnych, może nawet do wyświęcenia małżeństw też, więc do tego dojdzie i to na pewno wpłynie też na ekumenizm, prawda? Pewnie wpłynie, natomiast trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, że jeżeli chodzi o te sytuacje, o których wspomniałeś, czyli reakcji Polskiej Autokefalicznej Cerkwi Prawosławnej, a zasadniczo metropolity Sawy, no to ja już też wypowiedziałem się na łamach naszej strony, że było to zachowanie skrajnie nieekumeniczne, bo po pierwsze nikt nie oczekuje od prawosławnych, żeby przyjmowali luterańskie rozumienie urzędu. Tak samo jak nikt nie oczekuje od luteran, żeby przyjmowali, przynajmniej mam nadzieję, że tak jest, prawosławne rozumienie. Jesteśmy różni, jesteśmy bardzo od siebie różni, mamy zupełnie inną teologię urzędu, zupełnie inne rozumienie Kościoła. Stąd też wprowadzenie ordynacji kobiet, które było logicznym elementem na pewnej drodze rozwoju, tak jak rozumie to Kościół luterański, nie powinno absolutnie Cerkwi Prawosławnej dziwić, tym bardziej, że Cerkiew Prawosławna w różnych częściach świata ma to doświadczenie spotkania z duchownymi kobietami Kościoła luterańskiego czy Kościoła anglikańskiego. Poza tym trzeba też jasno powiedzieć, że przecież Cerkiew Prawosławna poprzez dialogi ekumeniczne, poprzez uczestnictwo
w strukturach Światowej Rady Kościołów, sam metropolita Sowa był kiedyś w gremiach zarządczych, to było oczywiście w czasach PRL-u, Światowej Rady Kościołów, spotykał się z duchownymi kobietami. Mało tego, diecezja lubelsko-chełmska Kościoła Prawosławnego utrzymuje bardzo bliskie kontakty z jednym z okręgów ewangelickich kościelnych, który kobiety ordynuje od kilkudziesięciu lat. Więc nie jest to żadna nowość. Stąd też pod wieloma względami było to zaskoczenie, że była tak histeryczna reakcja, gdyż, no, jak mówię, rozumienie urzędu jest zupełnie inne. Tutaj nie ma mowy o jakimś relatywizmie czy pomieszania jednego porządku z drugim. Luteranie są tacy, jacy są, tak? Mają taką teologię, jaką mają i jeżeli na przykład w dialogu ekumenicznym nie jesteśmy w stanie siebie zaakceptować takimi, jakimi jesteśmy. I to nie tylko w dialogu ekumenicznym, w każdych relacjach międzyludzkich. Tak, jeżeli się spotykamy z drugim człowiekiem i nie jesteśmy w stanie zaakceptować tym, że on jest od nas inny, bo jest na przykład, nie wiem, Ślązakiem, bo jest homoseksualistą, bo jest kimś, bo mówi innym językiem, albo bo jest czarny, albo bo jest biały, żółty, czy jakikolwiek inny. Jeżeli nie potrafimy człowieka zaakceptować takim, jaki on jest, a jednocześnie wierzymy, że przecież to jest też jeden z etycznych elementów teologii wcielenia, że rzeczywistość Boga jest odzwierciedlona również w każdym człowieku, no to ten ekumenizm właśnie jako dążenie do jedności, jakkolwiek ją rozumiemy, traci smak, traci na znaczenie, tak? Jak powiedziałem, nikt się nie domaga od cerkwi prawosławnej, żeby zrezygnowała z czegokolwiek. Tak, nawet ze swojego ekskluzywnego rozumienia. Na tym też polega tożsamość prawosławia, tak? Tej ortodoksji, prawej, prawdziwej wiary, tak? Natomiast to samo, tego samego oczekują też luteranie, że ich pozycja, nawet jeśli nie jest akceptowana, jest uszanowana i bierzemy i traktujemy się takimi, jakimi jesteśmy, tak? No, tak samo jak na różnego rodzaju uroczystości rzymskokatolickie są już zapraszane też nasze duchowne. Są zapraszane nasze duchowne. Oczywiście wzbudza to sensację w kościołach rzymskokatolickich, ale to nie ma znaczenia. Dlaczego nie ma takiego znaczenia? Dlatego, że duchowny luterański nie jest kapłanem w rozumieniu rzymskokatolickim i to nie ma znaczenia, czy to będzie kobieta, czy to będzie mężczyzna. Jest to zupełnie inne rozumienie urzędu. Tak, tak samo byłoby ze wszechmiar naganne, gdyby ktokolwiek z kościoła luterańskiego próbował narzucać kościołowi rzymskiemu takie, a nie inne rozwiązania, czy to co do kwestii dogmatycznych, czy to co do kwestii dyscyplinarnych, chociażby mam na myśli kwestię celibatu, tak? Więc dlatego też ekumenizm, jak zapytałeś się, czym ekumenizm jest, wracając do twojego pierwszego pytania, ja powiedziałem, że dla mnie bliska jest definicja zrozumienia i poznawania się. Myślę, że kryzys współczesnego ekumenizmu polega na tym, że my jako chrześcijanie przestaliśmy być zainteresowani sobą nawzajem, przestaliśmy się poznawać i nie znamy się. Bazujemy najczęściej, generalizując nieco, bazuje się najczęściej na informacjach niesprawdzonych albo nakłada się okulary własnej tradycji na inne i od razu uruchamia się jakiś taki apologetyczny zmysł, co widać na różnego rodzaju grupach wyznaniowych, na przykład na grupie mojego kościoła, nieoficjalnej grupie Luteranie w Polsce. Jakiś temat jest dyskutowany i zawsze się znajdzie jakiś tradycjonalista albo z kościołów tych wolnych tak zwanych, albo z kościoła rzymskiego, albo z kościoła prawosławnego, który wypomina to, tamto, tak? Nie przyjmując zupełnie tego, że inaczej do pewnych kwestii podchodzimy, inaczej je rozumiemy, inaczej czujemy, inaczej widzimy. I tak samo z kwestią ekumenizmu, więc to jest niezwykle wszystko skomplikowane. Pytałeś właśnie jeszcze a propos cerkwi. No, jak już zasygnalizowałem, każdy kościół ma swoje problemy, tak samo cerkiew prawosławna ma problemy, bo raz wojna w Ukrainie i pojawienie się w jakiejś mierze może nie struktur, no tak, w jakiejś mierze konkurencyjnych struktur w Polsce, cerkiew prawosławnej na Ukrainie, w Polsce, różny stosunek różnych prawosławnych do tego, co się dzieje w Ukrainie i też ich stosunek do Patriarchatu Moskiewskiego,
do wyzwania, jakim jest autokefalia, która w tym roku jest celebrowana w kontekście setnej rocznicy jej nadania przez Konstantynopol. Też stosunek właśnie do ekumenizmu i w którą stronę ma iść cerkiew prawosławna. Ja myślę, że jest wiele argumentów, albo jeszcze inaczej, rozumiem wszystkich tych, którzy mówią, że Polska autokefalna cerkiew prawosławna jest w jakiejś mierze podporządkowana Rosji, chociaż oczywiście prawnie, kanonicznie nie jest, jest cerkwią niezależną. Natomiast widać uzależnienie ideowe, to takie zerkanie na Moskwę jako nowy Rzym, trzeci Rzym i branie tej cerkwi rosyjskiej jako punktu odniesienia. Ja zasadniczo trochę się dziwię, chociaż może nie powinienem, dlaczego cerkiew prawosławna w Polsce, która jest najbardziej zróżnicowanym kościołem chrześcijańskim pod względem narodowościowym, tam jest najwięcej różnych nacji, tak, tutaj w Polsce, nie rozwiązała tego problemu w inny sposób, tak? Bo gdyby polski autokefalicznie kościół prawosławny uznał autokefalię ukraińskiej cerkwi, to po pierwsze nie byłoby problemu różnych konkurencyjnych struktur, a poza tym ten kościół mógłby się misyjnie otworzyć i stać się naprawdę potęgą, wyznaniową potęgą, gdy tymczasem zimportował sobie konflikt tutaj do Polski i dużo prawosławnych, którzy przyjechali tutaj do Polski, albo się zobojętnili religijnie, część przeszła do kościoła grekokatolickiego, część poszła do kościołów protestanckich. Zasadniczo, tak patrząc kadrowo, duszpastersko, cerkiew prawosławna w Polsce nie poradziła sobie zupełnie z tym zastrzykiem wiernych, jaki dostała właściwie z dnia na dzień. Tak? Zastanawiam się, jakby sobie poradził kościół rzymskokatolicki. Myślę, że zdecydowanie lepiej, czy inne kościoły. Tak? Natomiast tutaj zauważono pewien konflikt, bo cały czas gdzieś tam z tyłu słychać ten oddech, ciężki oddech z Moskwy. No tak. To zresztą wiemy, że metropolita Sawa miał wcześniej bardzo dobre stosunki z patriarchą Cyrylem. Nadal ma. Myślę, że nadal ma. Trzeba też bardzo jasno o metropolicie Sawie powiedzieć. Ogólnie ja metropolitę Sawę znam, poznałem go osobiście, byłem jedną z niewielu osób, które mogły z nim przeprowadzić wywiad, zupełnie nieskrępowanie. To było dawno temu. Dzisiaj już bym nie był zaproszony na taką rozmowę. To było parę lat temu, kiedy napisałem na ekumenizm.pl tekst dotyczący burzenia cerkwi prawosławnych w okresie II Rzeczypospolitej Polskiej i dostałem podziękowania też z kurii metropolitalnej i poszedłem na wywiad z metropolitą i ten wywiad jest cały czas wisi na ekumenizm.pl. Ja muszę powiedzieć, że metropolita Sawa jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo elokwentny, bardzo przyjemny człowiek, z którym się bardzo miło rozmawia. I który ma szeroką wiedzę na temat tego, co się dzieje w świecie prawosławnym i innych kościołach, tym bardziej byłem zaskoczony jego późniejszymi słowami, chociaż może nie powinienem być. On oczywiście ma relacje z Cyrylem i tak samo jak z innymi zwierzchnikami lokalnych cerkwi, natomiast jak mówię, jest to gigantyczny problem w tej chwili dla cerkwi prawosławnej w Polsce, która no, ma sędziwego metropolitę, który no, miał też w ostatnim czasie i ma problemy zdrowotne. Niektórzy nawet mówią, że cerkiew znajduje się cały czas w takim modusie przedwyborczym. Jest to też taka tam wewnętrzna walka o to, w którym kierunku ta cerkiew pójdzie. Czy zwycięży opcja Jastrzębi, czy głosów bardziej zrównoważonych. Tam za dużego wyboru nie ma, bo ponieważ metropolita będzie wybierany spośród obecnych biskupów i zasadniczo w tych różnych spekulacjach, o których już może nie chcę jakoś strasznie dużo mówić, mówi się o dwóch kandydatach. Więc no, jest to problem bardzo złożony, który występuje zasadniczo we wszystkich kościołach, w każdym kościele takim można powiedzieć, i małym, i dużym. Są tarcia. Tam, gdzie są ludzie, tam są tarcia. Są różnego rodzaju wizje tego, w którą stronę dany kościół miałby iść, począwszy od dopominania się
o jakiś rozwój, wręcz nawet zryw misyjny, ale są też wspólnoty, którym najbardziej zależy na świętym spokoju, tak? Niech nas wszyscy zostawią w spokoju, niech się nami nie interesują, my sobie pójdziemy swoją drogą i tyle, tak? Jeszcze chwilę do Sawy. Jak czytałem ostatnio akta sprawy Bizancjum z PRL, to rzeczywiście na pewno był elokwentnym i bardzo wygadanym człowiekiem. To tylko tak powiem. Kto chce, to sobie może wygooglować, sprawdzić. Znaczy ja zachęcam też, bo dzieje cerkwi prawosławnej w Polsce są bardzo skomplikowane, ale na szczęście istnieją bardzo dobre opracowania, naukowe również. Jedno, które bym bardzo, bardzo polecał, napisana to jest cegła wręcz, prawie 1000 stron, napisana przez pana profesora Stefana Dudrę z Uniwersytetu Zielonogórskiego. To jest praca, która ma 5 lat. Zresztą profesor Dudra sam jest prawosławnym. Jego brat jest duchownym prawosławnym. Jest to obszerna monografia dotycząca polskiego autokefalicznego kościoła prawosławnego w obszarze właśnie polityki wyznaniowej i polityki narodowościowej PRL-u i III RP. Więc tutaj też się pojawiają te sprawy związane z uwikłaniem Episkopatu Prawosławnego we współpracę z Służbą Bezpieczeństwa. Zasadniczo tam wszyscy współpracowali, tam nie było właściwie nikogo, kto, o kim można byłoby powiedzieć, że sławił się, tak, niezależnością, ale to też trzeba jasno powiedzieć, wynika z pewnej określonej optyki prawosławnego myślenia o państwie, tej teologii symfonii między cerkwią a państwem. Stąd też, no, ale jak mówię, są publikacje oczywiście Instytutu Pamięci Narodowej i są też naukowe publikacje dla cierpliwych. Jak powiedziałem, bardzo polecam tę książkę. I jest poświęcony właściwie cały rozdział 9, obszerny, kilkadziesiąt stron, zatytułowany PAKP pod nadzorem bezpieki aparatu partyjno-rządowego. Są sieci, o sieciach agenturalnych. Także to są oczywiście bardzo ciekawe tematy, zagadnienia. Są wymienione pseudonimy i tak dalej. Natomiast ta kwestia współpracy metropolity ze służbami bezpieczeństwa, ona tylko przez mniejszą część cerkwi prawosławnej w Polsce została przyjęta z oburzeniem. Przez mniejszą część. Większość po prostu wzruszyła ramionami, no cóż, no, a nawet jeśli to ojca się nie krytykuje, a metropolita jest ojcem cerkwi, tak, no, prawie patriarchą, tak. No, natomiast inny wydźwięk miał ten wypowiedź metropolity, którą ujawnił te życzenia portal ekumenizm.pl, jeżeli chodzi o życzenia urodzinowe dla patriarchy Cyryla, które wykraczały daleko poza kurtuazję. I skądinąd wiem, że potem przymuszony do przeprosin metropolita Sawa, no, w różnych miejscach kuluarowych mówił, że przecież on nic takiego nie zrobił. No ale przeprosił dlatego, bo takie było oczekiwanie ze strony dużej części wiernych, ale też z tego, co mi wiadomo, władz państwowych, tak, no bo już trwała wtedy pełnoskalowa wojna w Ukrainie i to już było po tych słowach o mistycznej walce. Wiemy dzisiaj, mamy przecież połowę kwietnia prawie, jak, że patriarcha Cyryl zradykalizował się w swojej narracji. On nawet już mówi o świętej wojnie, tak? Więc te słowa były bardzo, mówiąc delikatnie, niefortunne, ale one też wyrażają pewien sposób myślenia, tak? O tym właśnie tego ruskiego miru. Na ekumenizm.pl opublikowaliśmy parę takich też rozmów, tekstów na ten temat. No, wiem, że były czytane również na Aleja Solidarności, czyli siedzibie metropolitalnej, metropolity warszawskiego i całej Polski, także w środowisku prawosławnym, ale właśnie jest jedna kwestia, którą chciałem poruszyć. Prawosławnych, jak policzono, ty też o tym pisałeś, o tym cenzusie, który był, prawosławni zawsze mówili, że ich jest między 300 a 500 tysięcy. Ja byłem mega zaskoczony, że w tych statystykach chyba nawet nie wyszło 200 tysięcy. To nawet pokazuje właśnie tą porażkę w kwestii afiliacji tych Ukraińców
którzy tutaj na terenie Polski mieszkają od dawna, jeszcze przed wybuchem tej wojny, pełnoskalowej wojny, których nie udało się w jakiś sposób zagospodarować. Część może się udało, bo też trzeba pamiętać, że wśród tych Ukraińców też znajdują się wyznawcy ruskiego miru. I ta liczba mnie bardzo zaskoczyła, ale nawet jeśli jest to ta mała liczba, nawet niecałych 200 tysięcy, to zobacz, że Cerkiew Prawosławna w Polsce, posiadając naprawdę spore zasoby kadrowe, zasoby ludzkie i możliwości finansowe, jest zasadniczo strukturą, która nie prowadzi żadnej polityki informacyjnej. Właściwie wszystkie portale prawosławne, jakie są, a jest ich bardzo niewiele, na palcach jednej ręki można powiedzieć, zajmują się tylko sprawami duchowości, zajmują się tylko sztuką, ikoną i tak dalej, ale nie ma żadnego niezależnego forum prawosławnego, w którym dochodziłyby do głosu różnego rodzaju dyskusje, jakie są toczone w świecie prawosławnym, a są prowadzone. Tak? To nie jest tak, że świat prawosławny jest zastygły i nie dyskutuje o tym. Dyskutuje i kłębi się tam jak w kotle, tak? Więc jest to też taka, to jest też taki obraz tego, jak ta cerkiew dzisiaj w Polsce jest, nie tylko dzisiaj, od dłuższego czasu jest zarządzana. Jak pojawią się jakieś krytyczne głosy, no to spójrzcie proszę na chociażby na wszystkie listy paschalne, wielkopostne, paschalne, bożonarodzeniowe, tam właściwie w każdym liście jest straszenie szatanem. Tam właściwie w każdym liście jest straszenie przed zagrożeniami świata zewnętrznego. Tam nie ma zasadniczo dużo pozytywnych treści. Jest tam oczywiście dużo duchowości, modlitwie i tak dalej, ale ta wizerunek świata czy miejsce cerkwi w świecie jest określane głównie za pomocą jakiejś rewolty, za pomocą negatywnych symboli. To jest nieustanna walka, wręcz pewnego stopnia już taki manicheizm, tak? Cerkiew jako latarnia, ostoja tego oświeconego świata, a z drugiej strony ten grzeszny świat rządzony przez szatana, tak? No ale tak to funkcjonuje, niektórym to odpowiada, niektórym nie. Tak to się kręci. Sprawdziłem przed chwilą, jak to wyglądało w wynikach Narodowego Spisu Powszechnego w 2021 roku. To jest trochę ponad 150 tysięcy. Tam wiadomo, nie wszyscy odpowiedzieli na to pytanie, ale nawet jeśli damy im 200 tysięcy, to myślę, że to jest maks. No ale dobrze, zostawmy już TW Jurka i innych tutaj te historie. Może kolejne pytanie, bo mówiłeś o tym, że ekumenizm inaczej wygląda na przykład w Niemczech. Tam oczywiście mamy zdecydowanie procentowy podział luteranizmu i kościoła rzymskokatolickiego inny, tak? Nie wiem, nie pamiętam dokładnie, ale chyba, no 50-50 chyba, nie? No nie do końca 50-50. Znaczy, no mniej więcej, może tak, kościoły... Geograficznie na pewno. Kościoły chrześcijańskie w Niemczech dwa lata temu odnotowały tąpnięcie takie, że już mniej niż połowa Niemców deklaruje się, że przynależy do jednego z dwóch dużych kościołów chrześcijańskich, czyli do kościoła rzymskokatolickiego lub do kościoła ewangelickiego, tak? Mhm. Natomiast liczbowo jest tak, że jest niewiele więcej katolików, tak? Jest to związane z tym, że sekularyzacja w kościołach ewangelickich, na terenach tych ewangelickich postępuje trochę szybciej, to też ma związki, kontekst historyczny, a poza tym no, do kościoła rzymskokatolickiego też dochodzi no, świeża krew poprzez migrację z krajów katolickich, tak, tradycyjnie katolickich, ale też trzeba powiedzieć, że jeżeli chodzi o kwestię konwersji, no to tutaj kościół ewangelicki jest dużo bardziej na plusie niż kościół rzymskokatolicki, to znaczy dużo więcej w zestawieniu obydwu kościołów osób wstępuje do kościoła ewangelickiego niż do kościoła rzymskokatolickiego. To jest, zdaje się, stosunek około 12-13 tysięcy z kraju do kościoła ewangelickiego i około 4-5 tysięcy do kościoła rzymskokatolickiego. Chciałem od tego wyjść do pytania, czy myślisz, że ten ekumenizm na przykład właśnie w Niemczech ma wpływ na to, jak wygląda kościół rzymskokatolicki właśnie w Niemczech, bo wiemy, że on w tej drodze synodalnej jest no, bardzo postępowy, wręcz no, dla niektórych niedopuszczalnie postępowy.
No się, oczywiście Kościół rzymskokatolicki w Niemczech jest zupełnie inny niż ten Kościół w Polsce, bo sam fakt, że jest na każdym właściwie kroku w mniejszym lub większym stopniu konfrontowany raz ze zjawiskiem sekularyzacji, a dwa z innym silnym kościołem w danej społeczności, kościołem ewangelickim, wymusza pewną postawę dialogiczną, tak? No się, oczywiście każdy się może zamknąć w swojej żelaznej twierdzy i nie wychylać z niej nosa, ale w Niemczech jest to trudne, tak? Chociażby nie tylko przez małżeństwa wyznaniowo mieszane, ale poprzez sam fakt, że po prostu ewangelików i katolików jest porównywalnie dużo, tak? Albo porównywalnie mało, coraz bardziej. I często jest tak, że ludzie po prostu widzą, co się dzieje w drugim kościele, uczestniczą jednocześnie w życiu jednego i drugiego kościoła. To nie jest tak tylko, że to, co się dzieje w kościołach ewangelickich, katolicy obserwują, bo my też chcemy mieć to u siebie, ale to się też dzieje w drugą stronę. Tak? Bardzo popularnie, szczególnie w konserwatywnych środowiskach katolickich, jest mówienie o tak zwanej protestantyzacji kościoła katolickiego. Tak? Ale jeżeli nawet uznać prawdziwość tej tezy, to trzeba też powiedzieć, że mamy do czynienia z czymś też odwrotnym. Mamy też fenomen tak zwanej katolicyzacji protestantyzmu w wielu różnych obszarach. Te dwie wspólnoty w Niemczech po pierwsze są na siebie zdane, po drugie w ramach tego, co powiedziałem, no, muszą ze sobą współpracować i, co najważniejsze, chcą ze sobą współpracować, bo nawet ci kontrowersyjni biskupi, czy konserwatywni, przepraszam, biskupi rzymskokatolicy w Niemczech, którzy mają zachowawcze podejście do ekumenizmu, oni absolutnie nie negują potrzeby ekumenizmu, tak? Droga synodalna jest złożonym problemem, bo jak wiemy, ostatnio odbyła się nawet jakaś tam, nie jakaś tam, odbyła się wizyta części niemieckiego episkopatu w Rzymie. Chodziło o zablokowanie procesu, rozwoju tego procesu synodalnego, powołanie takich, można powiedzieć, struktur następczych. Rzym się na to nie zgodził, biskupi ustąpili, bo nie chcieli eskalować konfliktu z Rzymem. Niektórzy mówią, że to by mogło doprowadzić do rozłamu, do schizmy w niemieckim katolicyzmie, ale są też tacy, którzy mówią, że zasadniczo ta schizma już nastąpiła. Tak, już nastąpiła, nie tylko w kwestiach ekumenicznych, ale też właśnie w sposobie zarządzania tym lokalnym kościołem, czyli diecezją. Równie dobrze można było powiedzieć, że schizma nastąpiła również w polskim kościele rzymskokatolickim, tak? No bo możemy oczywiście powiedzieć, że ci wszyscy hierarchowie to jest jedno i to samo, tylko w różnych odcieniach, no ale jednak jest też inny sposób rozumienia czy podawania tych treści katolickich przez różne środowiska katolickie. W Niemczech to widać szczególnie mocno właśnie, bo tam większość biskupów opowiedziała się za tą drogą synodalną, a ci, którzy zdobyli poparcie Rzymu, stawali okoniem, to jest zaledwie hierarchowie, których można policzyć na palcach jednej ręki, tak? Co nie zmienia postaci, że to też jest jakaś tam siła, tak? Głównie z południowych diecezji, było diecezji bawarskich. Jest to na pewno inny kościół, który też poprzez tą, można powiedzieć, dyfuzję ideową, ekumeniczną z kościołem ewangelickim, też inaczej patrzy na to, co się dzieje we współczesnym chrześcijaństwie. Jest to cały czas też kościół bardzo mocno zróżnicowany pod względem teologicznym, ale też kościół bardzo dojrzały, bym powiedział. Z naszej polskiej perspektywy, czy może nawet czy z katolickiej polskiej perspektywy, często jest to przepokazywane tak, że no, ci Niemcy to już nie są tymi prawdziwymi katolikami, tylko my Polacy, to przedmurze chrześcijaństwa, że ci Niemcy zasadniczo nie wiedzą już, o czym mówią i dawno się pogubili, tak? Taka pycha, ta wewnątrz katolicka pycha, nie dostrzega i nie widzi tego, jak dużo różnych cennych rzeczy dzieje się w niemieckim katolicyzmie i że zasadniczo ten ferment, który tam się dzieje, podejmuje problemy, które prędzej czy później i tak dotrą, czy już dotarły do Polski, tak? Chodzi między innymi o kwestie związane z radzeniem sobie z
skandalami seksualnymi, klerykalizmem, współuczestnictwa wiernych w życiu Kościoła. Wystarczy porównać ton wypowiedzi biskupów z dzisiaj, a z tymi wypowiedziami, które jeszcze słyszeliśmy 10 lat temu. Starsi słuchacze twoi pewnie będą pamiętać słowa, które dzisiaj są już nie do pomyślenia, byłego przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskupa Michalika, który mówił, niech Żyd głosuje na Żyda, katolik na katolika, tak? Były takie słowa, dzisiaj są te słowa nie do pomyślenia. I dzisiaj też słowo biskupów waży inaczej. Tak samo w Niemczech to słowo biskupów waży inaczej. Ja przypomnę, że po II wojnie światowej w zachodnich Niemczech głos biskupów był niezwykle istotny, bo to były też konkretne głosy wyborców. Kościół rzymskokatolicki w Niemczech, konkretnie episkopat, organizuje co roku takie oficjalne przyjęcie na świętego Michała i to był obowiązkowy program chadeckich, nie tylko chadeckich polityków, którzy chcieli się pokazać koło tych biskupów. Przychodziła sama śmietanka niemieckiej polityki z prezydentem, kanclerz i ministrami. Te spotkania się, które od paru lat odbywają, przychodzi, nie obrażając nikogo, zasadniczo drugi garnitur, bo nikt nie chce się pokazywać z tych znaczących polityków obok hierarchów skompromitowanych, hierarchów, którzy reprezentują w pewnych płaszczyznach skompromitowaną instytucję w takim czy innym sensie. Tak, tak to jest widziane, tak? Jakoś taką zachowę. Ok, idziemy, pokazujemy się, bo wciąż jednak nasi wyborcy to w dużej mierze katolicy chodzą, czy tam protestanci i chodzą do kościoła, ale to już nie są te czasy. Ja przypomnę, że przypomnę, bo niektórzy może o tym nie wiedzą, była kiedyś taka sprawa właśnie związana z wykorzystywaniem seksualnym w Niemczech i jedna z ministerka sprawiedliwości, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, kiedyś powiedziała, że skrytykowała przewodniczącego episkopatu Niemiec ówczesnego, Roberta Zollicha, za opieszałość i że Kościół rzymskokatolicki zasadniczo nie jest zainteresowany rozwiązaniem problemu pedofilii w Kościele. To było na samym początku, kiedy wybuchły te pierwsze przypadki z Canisius College i kiedy pojawiały się pierwsze raporty. No i co? I Zollicz chwycił za mikrofon, powiedział, że on oczekuje w ciągu 24 godzin przeprosin, spotkanie kryzysowe na szczycie z kanclerz Merkel i kazano pani minister przepraszać za słowo. Ona nie przeprosiła za te słowo, tam się jakoś tam wymigała, ale to pokazało, że wystarczyło, że arcybiskup tupnie nogą i już elity polityczne w Berlinie zastanawiały się, jakie to może mieć przełożenie na wybory, czy to związkowe, czy to federalne. Dzisiaj już tak nie ma, tak? Dzisiaj już tak nie ma, bardzo ten głos nie waży tyle. To już nie jest Republika Konrada Adenauera, to jest Republika, w którym się po prostu ludzie zaczynają niecierpliwić, kiedy wreszcie państwo ureguluje te gigantyczne, miliardowe odszkodowania, co roku Kościół rzymskokatolicki, ale też Kościół ewangelicki dostają z budżetu państwa za utracone mienie w XIX wieku. W XIX wieku, tak? Więc, no ale nie ma cały czas woli rozwiązania tego problemu, woli politycznej. Chociaż każda ze stron, czy to strona państwowa, czy to strona kościelna, deklarują chęć rozwiązania tego problemu. No już nie mówię o podatku kościelnym i wielu różnych innych kwestiach. Tak, tam chodzi o wojny napoleońskie, prawda? Jeśli dobrze pamiętam. Dokładnie tak. Mówiłeś o takim zjawisku w Niemczech, gdzie ludzie właśnie widzą, że w innym kościele jest inaczej, mogą sobie na przykład porównać, nie? Ale to też nie jest tylko... Nie wynika tylko z tego, że po prostu tam ta bliskość kościołów jest. Mamy na przykład po prostu globalizację, szersze otwarcie na świat, widzimy po prostu pewne rzeczy. Kolejne zjawiska, jakie mamy, no to sekularyzacja na przykład, która też do tego doprowadza. I wydaje mi się, że tutaj pojawia się taka jeszcze inna forma ekumenizmu, chociaż może lepszym słowem byłoby nazwanie tego taką demokratyzacją duchowości, czy może nawet anarchizacją duchowości. Już tłumaczę, o co mi chodzi. Mówił mi ostatnio ksiądz z takiego, Jan Gołębiowski, z takiego ekumenicznego kościoła katolickiego, starokatolickiego kościoła, że na przykład tam w Portsmouth, gdzie oni mają swoją katedrę, tam ludzie na przykład w jednym tygodniu idą do nich, w następną idą do Luteran, później sobie idą do
Anglikanów, później do katolików, tak? I jakby głosują nogami, wybierają sobie jak z menu tą duchowość, która im pasuje, prawda? Mogą sobie wybrać, zresztą to, jak się pojawiają na przykład jak grzyby po deszczu różne ewangelikalne kościoły, które może nie są super silne, tak? Ale wystarczy kilkadziesiąt osób, żeby jednak zasilić taki kościół. Czy to jest coś, co w Polsce też się będzie działo w większym stopniu? Ja myślę, że tak, ale to jeszcze na to musimy poczekać. Znaczy, w Polsce jest różnorodność, oczywiście ona nie jest taka rozbudowana jak w innych krajach, chociażby w Niemczech, a już nie mówię o Stanach Zjednoczonych. Natomiast szczególnie ludzie w tych małych społecznościach mają, w tych większych społecznościach, przepraszam, mają jednak wybór, a dostępność też różnego rodzaju wspólnot poprzez drogę online'ową ułatwia zapoznanie się, bo kiedyś trzeba było sobie zadać wysiłek. Trzeba było przede wszystkim znaleźć tą wspólnotę, jak jeszcze nie było internetu. Trzeba było się przełamać i pójść. O Boże mój, co powie sąsiadka, jak ja tam pójdę, jak ja wejdę do tego drugiego kościoła, jak mnie ktoś zobaczy, to co ja zrobię, tak? Jak ja się z tego wytłumaczę? To ludzie powiedzą. Ja mówię, i to oczywiście głównie w małych społecznościach, ale też w tych większych też taka obawa była, chociaż mniejsza oczywiście. Dzisiaj jest to wiele prostsze, bo po pierwsze można sobie podejrzeć, jak się inni modlą. Dostęp do informacji jest znacznie, znacznie większy. Paradoksalnie wiedza też jest znacznie mniejsza, bym powiedział, komu ludzie dysponują na temat kwestii religijnych. Ale znaleźć sobie wspólnotę, którą chce się poznać bez wchodzenia tam, te możliwości mamy. Każdy ma. I w większych miastach, ale też w takich miastach powiatowych, zasadniczo są już jakieś wspólnoty, nie tylko Świadkowie Jehowy, ale też na przykład jakieś małe wspólnoty ewangelikalne. To wszystko oczywiście zależy od geografii. W Warszawie natomiast mamy wysyp i w tych dużych miastach wysyp tych kościołów nowego typu, kościołów ewangelikalnych. Może przesadą byłoby stwierdzenie, że wyskakują jak grzyby po deszczu, ale tak jest duża różnorodność, tak? To są też takie wspólnoty bardzo właśnie często niezainteresowane w ogóle ekumenizmem, bardzo też często fundamentalistyczne, które nawet nie mają własnego budynku albo spotykają się w jakichś miejscach mało reprezentacyjnych, typu hale, albo nawet wynajmują co tydzień w innej lokalizacji pub albo jakąś kawiarnię, albo jakąkolwiek inną przestrzeń, w której spotykają się, czytają Pismo Święte i się modlą, tak? I do tych kościołów na przykład bardzo często należą osoby, które byśmy opisali jako wyższa, albo no, jako klasa średnia, albo jeszcze wyżej, tak? Także ten fenomen jest i nawet jeśli ludzie nie dokonują tej formalnej secesji z kościoła rzymskokatolickiego, najczęściej głosują nogami, to znaczy przestałem przychodzić do tego kościoła, przestałem się z nim identyfikować, a jednak w statystykach tego kościoła nadal są. Mają jednak wybór, tak? I ten wybór jest. Ja myślę, że to nie będzie tak, jak jest to w Stanach Zjednoczonych, że w aż takim zakresie, że raz przychodzimy do tego, raz do tego. Jednak w tych krajach słowiańskich jest jednak takie poczucie, czy potrzeba takiego zadomowienia w jakiejś wspólnocie. I dużo też oczywiście zależy od tej wspólnoty, czy ta wspólnota jest hermetyczna, czy jest jednak otwarta, czy jest misyjna, czy jest zapraszająca, czy nie jest zapraszająca. I ja na przykładzie mojego kościoła mogę powiedzieć, że znajdują w nim miejsce ci ludzie, którzy mają jakąś taką duchowość, czy potrzebę duchowości liturgicznej, ale jednak, a z drugiej strony te radykalne kościoły protestanckie nie za bardzo im pasują i odnajdują swój dom w kościele ewangelicko-augsburskim. Ale oczywiście jest też bardzo dużo osób, które odnajdują swój dom w kościołach tych innych protestanckich, innego typu, tak zwanych ewangelikalnych. Są też osoby, które oczywiście przyjmują prawosławie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast trzeba też zwrócić uwagę na to, że zwiększa się nam, o czym ty też pisałeś u siebie na stronach, różnych nośnikach lekcji religii.pl, no rośnie przede wszystkim wspólnota, no, grupa osób religijnie obojętnych, tak? Czy nawet też chrześcijan,
którzy określają się mianem chrześcijan, ale nie czują się związani z żadną określoną denominacją. To dobry początek do następnego pytania, które miałem ci zadać, bo właśnie ostatnio w badaniach dotyczących Ameryki tam wyszło, że zwiększa się cały czas ta właśnie grupa nazywana nones albo unaffiliated, czyli nienależący do żadnej religii, tam się włącza i ateistów, agnostyków i też osoby właśnie wierzące, ale nie zapisujące się do żadnego kościoła. I tam bardzo często tematem w ankietach jest, że ludzie odchodzą od kościołów, ponieważ na przykład nie podoba im się to, jak one traktują temat osób LGBT i tak dalej. Więc chciałem się ciebie zapytać, nawiązując do tego, co, bo rozmawiamy zaraz dzień po tym, jak w Sejmie przeszła pierwsza z 30 lat ustawa, która liberalizuje chociaż w części prawo aborcyjne. Więc chciałem się... Ale chyba nie, to są projekty ustaw. Na razie projekty. Na razie projekty do komisji. A dlatego chciałem się ciebie zapytać na początku o to, czy można być chrześcijaninem, który popiera prawo do aborcji? Czy można być chrześcijaninem i popierać prawo do aborcji? To jest bardzo trudne pytanie. Można być, oczywiście, że można być. Można być, natomiast ja nie znam chrześcijan, którzy postrzegaliby aborcję jako w kategoriach prawa człowieka. Ja jestem przeciwny zaostrzeniu prawa aborcyjnego i uważam, że to jestem za ochroną życia. Natomiast jestem daleki od tego, żeby oceniać kogokolwiek czy zmuszać kobiety do bohaterstwa. Uważam, że kościoły powinny mieć też przestrzeń do tego, żeby wypowiadać swoje zdanie na temat ochrony życia. Natomiast koniec końców to kobieta podejmuje decyzję i zostaje z tym dramatem i żaden biskup przecież nie będzie czuwał 24 godziny na dobę przy kobiecie, która na przykład jest zmuszona do urodzenia bezmózgowca, tak? I uważam, że w określonych przypadkach powinna istnieć możliwość legalnej aborcji. Nikt nikogo nie zmusza do przeprowadzenia aborcji. Z jednej strony mamy kościoły, które głoszą pochwałę i błogosławieństwo życia i ktoś, kto czuje się zainspirowany tymi słowami, może według tych słów postępować, ale uważam, że kościoły, taki czy inny, nie powinny narzucać społeczeństwu swojej opcji i natomiast słychać w moim głosie, tak? Ja mam pewien dylemat, tak? Jeśli ja nie nazwę aborcji prawem człowieka. Nie nazwam tego prawem człowieka, tak? Natomiast daleki jestem od oceniania kobiet i lekarzy, którzy z różnych przyczyn decydują się na aborcję, tak? Uważam, że jeżeli kobieta jest zgwałcona, czy ciąża powstaje w wyniku kazirodztwa, czy jeżeli dochodzi do różnych sytuacji, powinna mieć możliwość bezpiecznego usunięcia ciąży bez oceniania, bez piętnowania i uważam, że w tym procesie powinny też towarzyszyć jej duszpasterz. Bo kto wie, być może ten duszpasterz znajdzie też sposób na to, żeby tej kobiecie pomóc i zdecyduje się to dziecko urodzić. Ale jeżeli mówimy o sytuacjach ekstremalnych, w których kobietę panowie z ambon czy zza biurka, mam na myśli polityków, każą rodzić dzieci, które po kilku godzinach czy paru dobach umrą, to zmuszać się do tego i też zagrożenie dla ich życia, uważam, że jest to nieludzkie. To jest nieludzkie i to na pewno nie jest chrześcijańskie. Dlatego tak ważna jest edukacja seksualna.
Dlatego tak ważne jest to, żeby o cielesności mówić otwarcie, także w kościołach, znaczy nie w kościołach, tylko w przestrzeni kościoła, tak na lekcjach religii, na katechezie, nomen omen na lekcjach religii, ażeby o tych wszystkich wyzwaniach etycznych mówić. Natomiast ja powiem, wracając do tego twojego trudnego pytania, ja nie rozumiem tych chrześcijan, którzy krzyczą i mówią z jednej strony, że aborcja jest prawem człowieka. Ja uważam, że aborcja w każdym przypadku jest tragedią. W taki czy inny sposób jest tragedią. Natomiast też nie rozumiem tych, którzy, może inaczej, nie tyle co nie rozumiem, co nie mam zrozumienia dla tych, którzy z tego dramatycznego, w tej dramatycznej sytuacji próbują zbić jakiś kapitał religijno-polityczny. I powiem może coś kontrowersyjnego w tym temacie, że ja uważam, że nikt tak wiele złego dla ochrony życia nie zrobił, jak ci najbardziej radykalni katoliccy bojownicy o życie nienarodzone. Nikt tyle szkód dla ochrony życia narodzonego nie zrobił. To wożenie po mieście tych furgonetek z martwymi płodami, to wręcz ostentacyjne, podlane politycznym, religijnym sosem zmuszanie kobiet do bohaterstwa, to wszystko nie służy walki o ochronę życia w takim czy innym obszarze. I uważam, że te wszystkie działania, które są podejmowane, czy były podejmowane, dotyczące właśnie radykalnego jeszcze zaostrzenia tych przepisów, siłą rzeczy wywołują akcję przeciwną, tak? Mamy też radykalne opinie po drugiej, po lewej stronie, które traktują aborcję zasadniczo jak, no nie wiem, usunięcie pieprzyka, a to jest ogromny też dramat, problem dla kobiety na wielu, wielu różnych, w różnych płaszczyznach. Chrześcijanie, dla mnie to jest, chrześcijanin może, zapytałeś, może popierać aborcję, ale dla mnie to jest to samo pytanie, jakby, czy chrześcijanin może popierać karę śmierci, tak? Znaczy, ja uważam, że zarówno jedno i drugie, nie, chrześcijanin nie powinien popierać aborcji i nie powinien popierać kary śmierci. Natomiast to, że na przykład ktoś dokonuje aborcji, kobieta, nie znaczy, że przestaje być chrześcijanką, albo te osoby, które są za liberalizacją ustawy aborcyjnej w określonych warunkach, że przestają być dobrymi chrześcijanami. Nie, absolutnie nie. Czy przestaną być chrześcijanami ci, którzy są za karą śmierci? No nie, ale oczywiście jest pewna przestrzeń do kontrowersyjnych dyskusji. Jak spojrzymy, znowu odwołam się do tego, co mówiłem wcześniej, tak? No jak spojrzymy na chrześcijaństwo jako całość, to widzimy, jak bardzo różnie podchodzono do najróżniejszych zagadnień, czy to etycznych, czy to teologicznych, czy wielu, wielu innych. Musimy się oduczyć i troszeczkę spokornić, tak, że nie mamy na wszystko prostej odpowiedzi. Oczywiście odezwy biskupów mogą brzmieć szlachetnie i tak dalej, ale więcej potrzeba jest pokory, ciszy, towarzyszenia niż takiego wymachiwania pastorałem czy kartkami z Pisma Świętego. A inne kwestie liberalizacji religii, tak jak na przykład właśnie stosunek do osób LGBT, czy to też jest coś, co może wpływać na właśnie zmiany religijności, czy może na przykład Kościół katolicki będzie musiał się do tego dostosować? Widzimy, że na przykład Kościół ewangelicko-augsburski dostosowuje się. Ja osobiście byłem na mszy, mój kuzyn, mój brat siateczny brał ślub właśnie w kościele ewangelicko-augsburskim w parafii Świętej Trójcy w Warszawie i tam proboszcz Gaś prowadził to nabożeństwo. No i powiem, że ja nie słyszałem nigdy tak dobrego kazania na ślubie, no bo było naprawdę prawdziwe. Ksiądz Gaś też ma żonę, prawda, która też zresztą jest ksiądzką, jeśli dobrze kojarzę od tych... Tak, na emeryturze, tak, ale to był ślub, nie był, żeby nie powstał wrażenie, że nie był to ślub jednopłciowy, tylko nie. Ślub... Tak, nie, tak, Kościół tak. Ewangelicko-Augsburski w Polsce nie błogosławi małżeństw jednopłciowych. Mówię,
Mówię o tym, że jakby mówię o tym dlatego, że jakby to pokazuje, że ten kościół jest bliższy człowiekowi, prawda? Jeśli ksiądz ma żonę i może inaczej. Nie, to znaczy ja tutaj nie chciałbym też tutaj uchodzić za piewcę wspaniałości Kościoła Ewangelickiego. Ja nie chcę w takiej roli występować, bo to nie jest też tak, że celibat jest B, a posiadanie żony jest OK. Znaczy wszystko ma swoje plusy i minusy i nie chciałbym, żeby teraz w naszej rozmowie Kościół Ewangelicki urósł do rangi takiego fajno kościoła, tak? Że tutaj Kościół katolicki jest B, a Kościół Ewangelicki to jest fajno kościół. Oczywiście to jest zupełnie inna wrażliwość. Także w Kościele Ewangelicko-Augsburskim są osoby, które są zdecydowanymi przeciwnikami otwierania kościoła na osoby LGBT. Parafia warszawska jest specyficzna i tutaj jest, bym powiedział, duża różnorodność i osoby LGBT są jak najbardziej przyjmowane, szanowane, ale potrafię sobie wyobrazić i nazwać parafie, w których na przykład ten temat będzie przedstawiany w sposób zupełnie dokładnie taki sam, jak w Kościele rzymskokatolickim. Są też takie parafie, które włączają Ty nie możesz powiedzieć, ja powiem na Śląsku na przykład. Są też parafie, które się uczestniczą na przykład w paradach równości, w tym sensie, że ich duchowni uczestniczą, tak było na przykład we Wrocławiu i o tym się mówi i jeszcze 10 lat temu byłoby to nie do pomyślenia. Tak samo w Kościele rzymskokatolickim, tak i w Kościele ewangelicko-augsburskim i wielu innych kościołach są osoby o bardziej konserwatywnym światopoglądzie, mniej konserwatywnym światopoglądzie. Oczywiście ta przestrzeń jest może bardziej nieco sprzyjająca do pewnych dyskusji, natomiast nie zmienia to postaci rzeczy, że ta różnorodność jest, tak? I są też problemy. Każdy kościół ma swoje problemy. To nie jest tak, że celibat jest zaczynkiem przez całego zła, absolutnie nie. Bo przypomnę także, w historii mówiliśmy o Niemczech, także w niemieckim kościele ewangelickim była ogromna fala nadużyć seksualnych, gdzie celibatu nie ma i te nadużycia wynikały z innych czynników niż celibat. Tak? To też inna metodologia była liczenia tych przypadków i też inny zakres, większy zasięg tego był niż kościele rzymskokatolickim, natomiast zasięg liczenia, w sensie badania katolickie, te raporty dotyczyły zasadniczo tylko duchowieństwa świeckiego, czyli tego parafialnego, a w kościele ewangelickim policzono też również świeckich i duchownych, także z diakonii, czyli organizacji charytatywnych. Także ja mówię, każdy kościół ma swoje wady, swoje zalety, swoje plusy. Jest bardzo dużo rzeczy, których my, ewangelicy, możemy się uczyć od katolików i nawzajem. Ja zawsze z wielką ostrożnością podchodzę do takich deklaracji, gdzie ktoś mówi, że wy, ewangelicy, to jesteście tacy fajni, bo jesteście bliżej ludzi. Ja rozumiem, że tak to może wyglądać i w pewnych momentach to widać, tak? Taki jest też pryzmat, taki jest też urok mniejszości wszelkich, tak? Wyznaniowych. I ja rozumiem, że ktoś, kto ma negatywne doświadczenia z katolicyzmem, tak może odbierać Kościół ewangelicki, taki czy inny. Natomiast nie zmienia to postaci rzeczy, że Kościół, każdy Kościół to wspólnota ludzi, ci ludzie są grzesznikami, wszyscy jesteśmy grzesznikami i dochodzi do różnego rodzaju nadużyć, problemów, trudności. I zawsze na przykład jak się zgłaszają osoby, które chcą się związać z taką czy inną parafią ewangelicką, są przede wszystkim zachęcane do tego, żeby uczestniczyć w nabożeństwie i w życiu parafialnym, żeby zobaczyć, czy po prostu nie kierują się jakąś taką idealistyczną wizją tego, co im się wydaje, że jest, a tak naprawdę nie jest. No, jakby mówię o tym dlatego, że widzę, że część osób po prostu, na pewno w moim środowisku, poszukuje po prostu takich miejsc, bo widzi, że dla nich miejsca nie ma w kościele rzymskokatolickim i szuka tego szerzej, ale z drugiej strony też jest taki trend, wydaje mi się, w kościele katolickim na przykład, że rośnie też chyba popularność tradycjonalistów. Mam takie wrażenie. Czy to jest też właśnie taki po prostu reakcyjna taki trend i to będzie postępowało, czy to po prostu, nie wiem, moda chwilowa?
Nie powiedziałbym, że to jest chwilowa moda. Nasi tradycjonaliści, którzy też z drugiej strony mają swoje własne problemy wewnętrzne, dobrze się trzymają w kościele rzymskokatolickim i te ruchy takie, można powiedzieć, bardzo sprofilowane obecnie są w każdym wyznaniu. Oni oczywiście też, to nie tylko kwestia celebracji liturgicznej, to nie tylko kwestia tradycyjnej mszy, ale to też kwestia pewnego ideowego ukierunkowania, czy takiej wizji katolicyzmu, która wychodzi naprzeciw tym idealistycznym resentymentom, tej mitycznej Christianitas, tego, że kiedyś było tak wspaniale, a dzisiaj jest tak źle. Z pewnością jest to pewna nisza, jest to nisza w kościele rzymskokatolickim, ale także poza nim, tak, bo takie tradycjonalistyczne czy konserwatywne ruchy są w każdej wspólnocie, które dają poczucie większej przynależności, czyli znajdowania się w środowisku osób podobnie myślących, podobnie odczuwających, to jest bardzo, można powiedzieć, logiczny mechanizm socjologiczny, tak? No bo Kościół dotyczy wspólnoty, tak? Eklezja to jest zgromadzenie, tak? I czy to będą katolicy, czy protestanci, odnajdują w tych tradycjonalistycznych wspólnotach ponownie jaki sens istnienia tegoż, odnajdują też zrozumienie, z którym się nierzadko, na które nierzadko nie mają co liczyć w tych, można powiedzieć, standardowych wspólnotach i pewną taką ciągłość intelektualną, duchową, która jest jakąś inspiracją dla ich życia. I jeżeli chodzi o te ruchy tradycjonalistyczne, ja niedawno spytałem mojego znajomego księdza profesora z rzymskokatolickiego teologa, czy to prawda jest, bo słyszy się o tym dawno, od dawna, że w seminariach rzymskokatolickich to młode pokolenie, kiedy ktoś już przychodzi do tych seminariów rzymskokatolickich, czy to prawda, że to są katolicy tradycjonaliści reakcjoniści? On mówi, że on nie ma takiej obserwacji, że oczywiście zdarzają się tacy tradycjonaliści, ale że takie pogłoski o tym, że nagle dochodzi jakiegoś wielkiego, radykalnego skrętu, są przesadzone. Oczywiście są wspólnoty zakonne, są instytuty kapłańskie, które przyjmują tradycjonalistów. Ja nawet mogę powiedzieć, że wśród czytelników ekumenizm.pl mamy nie tylko osoby ekumenicznie nastawione otwarcie, ale ja znam też osobiście paru tradycjonalistycznych katolików, którzy czytają od lat ekumenizm.pl i jakkolwiek się nie zgadzamy w wielu kwestiach, jest to, że tak powiem, to są bardzo wierni czytelnicy, którzy zapoznają się z tym, co się dzieje. To, co oni później z tymi robią, tymi informacjami, to już jest inna sprawa. Natomiast rzeczywiście, tak, mamy, tu powracam do tego, co mówiłem na początku, mamy we współczesnym chrześcijaństwie, także w Polsce, taki odwrót do wąsko rozumianej tożsamości. Wpływają na to różnego rodzaju czynniki wewnętrzne i zewnętrzne. I na pewno dla osób, które są zmęczone może taką niedookreślonością czy zbytnim takim uniwersalizmem, te wspólnoty, szczególnie jeśli się rozwijają, mają taki potencjał, stanowią alternatywę, tak? Jakąś taką zachętę. I o Kościele rzymskokatolickim w Polsce można powiedzieć wiele rzeczy, ale na pewno nie można powiedzieć, że jest to Kościół pozbawiony alternatywy. Jest to Kościół bardzo zróżnicowany wewnętrznie, różne grupy duszpasterskiej i osoby, które poszukują swojego domu, naprawdę mają szansę w Kościele katolickim ten dom swój odnaleźć, ale oczywiście, jeżeli dochodzą do tego inne kwestie typu dogmatyczne i innych potrzeb duchowościowych, no to wtedy dochodzi do zmiany wyznania. I takimi ciekawymi przypadkami było to, o czym ja pisałem ostatnio na ekumenizm.pl. No, w zeszłym tygodniu mieliśmy, mieli ordynację kobiety drugiej. Ostatnio ordynowali dwie kobiety, ksiądz Martę Borkowską, to było w grudniu, i teraz Ewę Jóźwiak, ksiądz doktor Ewę Jóźwiak. I one obydwie były katoliczkami, tak? Były katoliczkami i odnalazły swoją drogę w kościele reformowanym, najpierw jako zwykłe, no, jako wierne, tak, później jako świeckie kaznodziejki, teolożki, i dzisiaj są duchownymi, tak, a były kiedyś katoliczkami, tak, a dzisiaj są w kościele reformowanym. I takie przypadki przejścia, podróże wyznaniowe,
One się zdarzały, były, są i zawsze będą. I to też pokazuje właśnie, że każdy ma swoją drogę, tak? I czasami ta droga prowadzi do takiego czy innego kościoła, a czasami ta droga chrześcijańska, powiem nieco prowokacyjnie, może też prowadzić poza kościół, wystąpienie z kościoła. Chciałem powiedzieć i tego Państwu życzę, ale nie. Ale jak jeszcze masz czas, to mógłbym Ci jeszcze pytanie zadać. Proszę, proszę. Super, bo myślałem sobie jeszcze jednej rzeczy. Mamy teraz dużą rozmowę na temat stosunków państwo-kościół. Wiadomo, jak te stosunki wyglądały przez 8 lat z naszym poprzednim rządem. I zarówno w programach koalicji Polski 2050, jak i Lewicy były punkty dotyczące zmian stosunków państwo-kościół. No i właśnie, wiemy oczywiście, że wszyscy chcemy, żeby Kościół rzymskokatolicki nie miał tak dobrze jak ma, przynajmniej ja nie mówię o tobie, oczywiście, mówię wszyscy, pewnie większość Polaków, no, pewnie by się z tym zdaniem zgodziło. No ale czy takie zmiany nie wpłyną negatywnie też na te mniejsze kościoły? Ale rzeczywiście, że wpłyną i też na Ekumenistę opublikowałem taką rozmowę z profesorem Pawłem Leszczyńskim, który jest specjalistą od prawa wyznaniowego i na pewno tak, te rozmowy się tu toczą na temat tego, jak te kościoły miały być finansowane w kwestii likwidacji funduszu kościelnego. Zachęcam do przeczytania tego wywiadu z Pawłem Leszczyńskim. Jest to na pewno problem. Kościół rzymskokatolicki jest na tyle bogaty i duży, że sobie na pewno poradzi. Gorzej z tymi kościołami mniejszościowymi, ale ja osobiście nie mam specjalnie lewicowych poglądów, ale w kwestii rozdziału kościoła od państwa doskonale rozumiem te postulaty, jakie się pojawiają, radykalnego odcięcia kościołów od mówiąc nieco kolokwialnie, źródeł wody pitnej, tak? Ale żeby też była jasność, ja uważam, że obowiązkiem państwa, znaczy jestem zwolennikiem w ogóle usunięcia religii ze szkół. Uważam, że to jest, religia powinna się odbywać na koszt kościołów, w salkach katechetycznych, na koszt państwa, natomiast mówię o katechezie, natomiast nie uważam, że religia powinna zniknąć ze szkół, w tym sensie, że powinna być oczywiście zagwarantowana, czy powinno być obowiązkowa lekcja religii, w sensie religioznawstwa. Uważam, że człowiek pozbawiony tej wiedzy religijnej, kompetencji, nie jest w stanie się poruszać po współczesnym świecie, zarówno polityki, gospodarki, i wielu kultury i wielu różnych aspektach. Uważam, że religia powinna być w szkole obowiązkowa i nauczana, ale nie katecheza. Tylko oczywiście to, że ja to myślę, to, że tak uważam, to jest jedna kwestia, a rzeczywistość jest czymś innym, bo my po prostu nie jesteśmy do tego przygotowani. Nie mamy kadr do tego, bo szkolenie, przygotowywanie katechetów do prowadzenia religioznawstwa skończyłoby się jakimś wielkim nieporozumieniem, katastrofą, bo byłoby to w takiej czy innej formie ukryta katecheza. Moim marzeniem byłaby naprawdę lekcja religii, religioznawstwa z prawdziwego zdarzenia, ale na to nie mamy póki co liczyć. I myślę, że też nie ma za bardzo woli politycznej. Natomiast ja osobiście, to jest moje prywatne zdanie, uważam, że należy jak najszybciej dla dobra samych kościołów odcinać od państwowego finansowania, z wyjątkiem tych obszarów, podkreślam, które wynikają z misji kościoła, która jest zbieżna z interesem państwa. Czyli tam, gdzie kościoły wyręczają państwo w jego zadaniach społecznych. I też uważam, że jednak mamy jako kraj swoją tożsamość i dziedzictwo i też powinien być fundusz tak zwany remontowy dla zabytków sakralnych różnych wyznań, które są częścią naszej polskiej kultury i tożsamości. Natomiast finansowanie wszelkiego rodzaju duszpasterstw, skarbówki, różnych instytucji państwowych, łącznie z ordynariatem polowym i wszystkie te inne frukta, uważam, że z tym należy się stopniowo, w miarę bardziej szybciej niż wolniej pożegnać. Nie uważasz, że to by pomogło po prostu kościołom, gdyby były... Ale rzeczywiście to by pomogło. Ja też uważam, żeby to pomogło. Tam, gdzie się pojawiają pieniądze, tam się pojawiają problemy. Natomiast jak mówię,
Kościoły powinny mieć prawo też do finansowania tego dziedzictwa narodowego, które są też one, tych zabytków, które też przynoszą korzyści samemu państwu, tak? Natomiast należy na pewno wymyślić taki sposób finansowania kościołów przez wiernych. W tym wywiadzie, który dzisiaj przywoływałem, szczególnie mocno wybrzmiał ten sposób włosko-węgierski, tak? Jak w ramach odpisu podatkowego, nie podatku kościelnego. Tak? Niektórzy się domagają podatku kościelnego, myślę, że to nie jest dobra droga. Natomiast jako odpisu podatkowego jak najbardziej. I uważam, że im mniej kościołów w przestrzeni publicznej na styku polityki bogoojczyźnianej ideologii, tym lepiej. Tym lepiej. To też dobrze zrobi to otrzeźwienie po tym wielowiekowym mariażu tronu i ołtarza samym kościołom. Ludzie bardzo często odchodzą od kościołów, różnych kościołów, dlatego, że mają po prostu dosyć tego zesklepienia, sklejenia kościołów i polityki, tak? To nie znaczy, że w kościołach nie można mówić o polityce, bo co to znaczy mówić o polityce? No pewne problemy społeczne są problemami politycznymi. Nieszczególnie może to nie jest związane z tematem naszej audycji, ale muszę powiedzieć, że ja po prostu zawsze mnie bawi to, kiedy politycy wypowiadający się w telewizji używają słowa polityka pejoratywnie. Ach, że to ma podłoże polityczne. No oczywiście, że ma podłoże polityczne, ale co jest złego w polityce? No nie ma nic złego. No jeżeli polityk mówi o polityce w kontekście pejoratywnym, to jest po prostu skrajna obłuda. To jest skrajna obłuda. Podobnie jak teraz w tych wyborach samorządowych widziałem tutaj koło siebie na osiedlu plakaty wybierz aktywistę, czy wybierz społecznika, a nie polityka. No litości. No, samorząd to też jest polityka. Jeżeli ktoś mówi, że nie chce polityki, chce zmieniać samorząd, to albo robi z kogoś idiotę, albo nie wie, na czym polega sprawowanie funkcji w samorządzie terytorialnym. I to samo jest tutaj, tak? No się, wydaje mi się, że to tylko to odklejenie kościoła od polityki przyniesie same dobre owoce, tak? Będzie na pewno trudniej, nie będzie można wszystko załatwić na telefon u ekscelencji księdza biskupa, tylko kościoły może wreszcie będą bardziej się zajmować, nie mówię, że się nie zajmują, tym, co jest ich właściwym powołaniem. I tym optymistycznym wróżbą może, miejmy nadzieję. To nie wróżba. To jest raczej myślenie, bo pewnie życzeniowe, bo widzimy, że to bez względu na opcje polityczne, politykom, przecież nikomu się tak, przecież pamiętamy, jak było za czasów rządów SLD, jak dobrze się wiodło kościołowi większościowemu, tak? No, wiemy, jak w latach 90. wyglądały relacje państwa kościół, wiemy, jak jeszcze w latach 2000 to wyglądało. To się wszystko zmienia. To jest wszystko płynne. Proszę, zachęcam tych, którzy się tym tematem interesują, żeby przeanalizować ton wypowiedzi hierarchów kościelnych kiedyś i dzisiaj. To już jest zupełnie inny kościół. To też jest inny sposób wypowiadania. Oczywiście my się oburzamy sprawami tego, jak wypowie się arcybiskup Jędraszewski, czy kiedyś arcybiskup Gądecki, ale bo to są jeszcze te głosy może z epoki sprzed 10 lat, tak? Za parę lat te głosy to już naprawdę będą wzbudzały naprawdę takie oburzenie, jakby, no, jakie powinny wzbudzać. Taką mam nadzieję. Ja jeszcze tylko przypomnę widzom, widzkom, słuchaczom, słuchaczkom, że mówiłeś o lekcjach religii w formie religioznawstwa, to miałem o tym odcinek 18, właśnie jak wyglądają lekcje religii w Szwecji, więc zachęcam do posłuchania. I bardzo ci dziękuję, Darku. Był ze mną dr Dariusz Bruncz, redaktor naczelny ekumenizm.pl. Dziękuję. Dziękuję bardzo.